Astronom, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię w tym roku, jest nam szczególnie przypominany. Są ku temu powody. W roku kopernikowskim mamy rocznicę 550. urodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznicę jego śmierci. We Fromborku odbyły się jedne z głównych uroczystości. Mikołaju Koperniku, kanoniku warmiński, czemu klękasz wpatrzony w przestrzeń nieba? To pytanie nawiązuje do najsłynniejszego obrazu genialnego uczonego. Namalował go, jak wiemy, nasz wielki malarz Jan Matejko z okazji 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Obchodzono je hucznie w Krakowie w roku 1873. Od pokoleń pamiętamy. Podczas celebry dowiedzieliśmy się także wielu interesujących faktów. Takie wydarzenia dokształcają i przypominają, co warto pamiętać. Rok Mikołaja Kopernika na Warmii winien wybrzmieć szczególnie. Wielki astronom większość swojego życia związał bowiem z Warmią, a zwłaszcza jako kanonik kapituły warmińskiej z miejscem, na którym się znajdujemy, z fromborskim wzgórzem katedralnym i tą świątynią, w której został pochowany. Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. To nie dziwi, ale pozytywnie możemy czuć się zaskoczeni, mając świadomość, że trwają starania o jeszcze bardziej wyraziste przedstawianie jego sylwetki. Środki pozyskane z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, pomogą zrealizować inwestycję z nim związaną. W tym roku odbywa się około 100 różnych okazjonalnych wydarzeń, które honorują Mikołaja Kopernika w tych znakomitych jego świadectwach pracy i geniuszu, ale też planujemy takie kwestie specjalne, jak właśnie już zrealizowane wybicie medalu pamiątkowego na 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, a najważniejsze takie wydarzenie, które planujemy zrealizować w najbliższym pięcioleciu, to kwestia budowy Centrum Astronomiczno-Naukowo-Ekspozycyjnego właśnie we Fromborku. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku już teraz starannie przybliża postać twórcy heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Dzięki zaistniałej tu wystawie możemy zobaczyć i dowiedzieć się więcej. Na naszej wystawie pokazujemy, dzięki uprzejmości Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu, pierwsze wydanie do Revoltinibus. Jest to obiekt bezcenny, w Polsce jest ich 14. Nam się udało wypożyczyć jeden z nich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, jak wspomniałem, ponieważ żadne miejsce nie jest tak istotne, żeby pokazać to dzieło, jak właśnie Fromborg, ponieważ to tutaj to dzieło powstało, to tutaj to dzieło zostało zredagowane do końca przy współpracy przez Joachima Rytyka i dzięki niemu możemy je dzisiaj oglądać. I dla bardziej zainteresowanych ciekawostka, ale do zwiedzenia. Placówka ma dobrą wiadomość. Po kilkunastu latach zamknięcia udostępniamy wieżę Mikołaja Kopernika. To jest obiekt bezcenny, ponieważ był we władaniu Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik go użytkował. Na obrazie Matejki to jest ta przestrzeń, gdzie prowadzi obserwacje nieba. Wiadomości dotyczących Mikołaja Kopernika i wydarzeń z nim związanych w tym roku jest więcej. O tak wielkim w swoje zasługi człowieku jest okazja się doinformować. Im więcej wiedzy przyswoimy, tym więcej przekażemy swoim pociechom.